Witam, witam serdecznie. Kombinuję jak Winawer partię naszego wybitnego szachisty z XIX stulecia, mieszkańca z Warszawy, kupca warszawskiego. Białymi Winawer, czarnymi English. Austriak o imieniu Bertolt, ale English napisany z niemiecka, tak? Czyli Bertolt, jak na ktoś powie Berthold, można czytać od Bertolt, Elżbieta. Winawer gra białymi, to jest partia z 1878 roku, 11 lat po jego wielkiej wiktorii w turnieju w Paryżu. E4, E5. I co on tu zagrał? Co on tu zagrał? Strzelamy, zgadujemy losowo lub nielosowo. Strzelamy. Szymon Winawer. Bardzo dobrze grał końcówki. Lepiej niż większość naszych współczesnych arcymisiów. F4. Gambit królewski. Jakby przetłumaczyli, gdyby nakręcili film Gambit Króla. Gambit Króla. I w gambicie królewskim Gambit Gońca. Tu można grać oczywiście skoczek F3, ale nie nasz. Puszcza hetmana. Tutaj są dwa odejścia. Król F1 i król E2. Tartakower odchodził na E2. Potem stawiał skoczka na F3. Ale lepiej odejść królem na F1, zgodnie ze współczesnym stanem teorii. Partia 1878 rok. D5. Pryncypialne uderzenie. Oczywiście doskonałe. Goniec wchodzi, a ten jest blokowany. Wziął. Można grać skoczek F6 konsekwentnie, napadając na tego gońca. Ale G5 też niezła koncepcja. Tu można grać skoczek C3, hetman F3, doskonały ruch. C6 i kombinujemy jak Szymon Winawer. Hop! Kombinujemy. Niestety nie mieści się w najlepszej trójce wszechczasów. Musi iść na jakieś piąte, szóste miejsca. Tam jeszcze się Rubinstein, Tartakower. Najdorf, Rzeszewski, Janowski. Dakowski też się pcha. A tu zagrał hetman C3. Napad tu, rentgenem i napad tam, bezpośrednio. F6. Żeby nie tracić czasu na odejście, konia wziął, piona wziął i ma piona więcej. Czarny ma pionów 6, biały 7. Czarny król rozkraczony. No wiesz, skoczek tu bardzo ładnie wchodzi. GG7. No stępem. Hetman D6 z tej strony też dobrze stoi. G4. No nie puszcza skoczka na H3. D4. Naprzód. No chce wziąć. Bardzo dobre wzięcie, ale jeszcze lepsze skoczek C3. No wieża F6. Widzimy, czarny się plącze. Skoczek D7. To nie jest dobry. Lepiej było gońcem wyjść na E6. No, ale skoczek D7 zagrał.
kombinujemy jak Szymon Winawera. Szymon Winawera. Pan Szymon Winawer do ataku, proszę. Wieża idzie, tutaj odbiera czarne pola. Koń wchodzi jak przysłowiowe w masło, chociaż bardzo dobre było też E6. Ale proszę, koń wchodzi jak w masło. Hetman H6. Szachin szach i już jest wygrana. Miniatura, super miniatura, przeciwnik jeszcze dzielnie walczy. Znowu najlepszy ruch. No, grozi G3 między innymi. Goniec F4. Tu przydałoby się zrobić długą roszadę taką z królem na B1. Hetman C2 nie polecamy. B6, no to piona wziął, gońcem wyskoczył i zasłaniamy. Tu czarny nie wytrzymał. Czarny widzi, co grozi, jest zarżnięty totalnie. Zaofiarował figur. Kombinujemy jak Szymon Winawer. Do wygranej. Dróg prowadzi wiele. Można hetman C7. Można wziąć wieżę na A8. Można zbić tu. Goniec E5. Tu widać, że dwa razy tu na F4 kombinujemy jak pan Szymon. Hop. Szaszek, skoczek D4, teraz nie jest dobrze bić, bo wieża wejdzie na E1 i mat, rychłomat, trzeba odejść królem na F6. Pan Szachuś, czarne dały Szachusia. Po króle 5 jest mat w 4. Szach od hetmana, linia H zasłonięta. Trzeba oddawać hetmana. No. No, zagrał król G5, dał w tę stronę szacha. On to, pan Szymon to wszystko policzył pięknie. Król G1, można by się na E1. No hetman zaszalał.
I co teraz? Kombinujemy. Oczywiście wygrywa tu wszystko, na przykład tu jest mat. Wygrywa też hetmany 7, też jest mat. A nasz zawodnik zagrał H4 i też jest mat. Bicie w przelocie nie pomaga. Jest mat przez hetmany 7, przez wieża H3. Przez hetman G7, przez skoczek E6, król H5 i znowu jest mat. Zagrał skoczek 6 na F5 i przeciwnik podziękował, bo to w zasadzie pan Szymon mu w tym momencie powiedział tak. Zapowiadam mata najdalej w 6 posunięciu. Przeciwnik pomyślał, pogratulował mu, zgadza się. No i poddał. A co miał grać? No mógł dać szaszka jednego. Ale ten szaszek on to nic nie daje. No to co? Hetman F5 też przegrywa. Hetman D4 przegrywa. Można zagrać H6. Ale to jest szach na G7. Szach na H5. Maciuś. Proszę, zobaczmy, jaka piękna, czysta partyjka. Gambit. Gambit gońca. Nie boi się tutaj do roszady. Fantastyczny ruch. Piona odbił gambitowego. Czarny król jest rozkraczony. Centrum zbudował, skoczkę wyprowadza i pluje. I koń wchodzi na punkty. I spust, miniatura. 15 ruchów wygrał. Teraz to już go do rzymki. Się przyjemnie gra, liczy się warianty. Pali się fajeczkę, pan Szymon z fajeczką. I po tym przeciwnik podziękował. Chcecie więcej partii pana Szymona Winawera, wybitnego polskiego szachisty? Ciekaw jestem. Dziękuję za uwagę.